Zaczynamy drugą część. Zaczynamy od mocnego uderzenia. Pan Marek Kamiński, doktor medycyny, obecnie mieszkający w Stanach Zjednoczonych, przedstawi tezy z książki Ostatnia tajemnica marszałka Piłsudskiego. Jest to książka, która wzbudziła olbrzymie emocje, również polityczne, za to, że pozytywną recenzję tej książki napisał Sławomir Cęckiewicz. Nie pozostawiono na nim, w środowiskach, zwłaszcza pisowskich, suchej nitki. Podobno miało to wpływ również przy wyborach na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. No i w wielu dyskusjach ten wątek, który jest między innymi w tej książce poruszony, no, jest bardzo często wymieniany. Chodzi tutaj po prostu o chorobę weneryczną Józefa Piłsudskiego, czyli tą trzeciorzędową kiłę, która spowodowała, że pod koniec życia był zupełnie ubezwłasnowolniony, nie wiedział, co się wydarzyło. Proszę Państwa, prosiłbym o ciszę. Będziemy zaczynali drugą część po przerwie, tylko sprawdzę jeszcze, czy kamera jest włączona. Ta kamera działa, pozostałe, rozumiem, też już zostały włączone. Proszę Państwa, tak jak zapowiadałem, kolejny referat, jeżeli można tak nazwać, krótki, 20-minutowy, a nawet... Nie. A nawet pan mówił, że 18-minutowy. Ale nie, to już teraz ta reguła tu w razie nie obowiązuje. ale będzie około 25 minut, nie powinienem przekroczyć. Okej. Proszę Państwa, naszym gościem jest autor książki Ostatnia tajemnica marszałka Piłsudskiego, wydanej przez wydawnictwo Bellona, Marek Kamiński. Pan Marek jest naukowcem, absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od czerwca 1980 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych. W latach 1972-92 prowadził badania z zakresu hematologii. Jest również autorem oryginalnego odkrycia naukowego w dziedzinie krzepnięcia krwi. Jest dyplomowanym specjalistą chorób wewnętrznych, mieszka na wsi, w środkowym Wisconsin, klimatycznie i krajobrazowo przypominającym Podlasie. Jest kolekcjonerem broni białej, a także żeglarzem. Jeszcze o Harvard chyba. Tak. Witam serdecznie Marka Kamińskiego, witaj. Tu mamy, jest to dla mnie wielką przyjemnością, że trzech z referentów ma prawie 2 metry wzrostu, a ja jestem jednym z nich. Co znaczy o niezwykle wysokim poziomie naszego. I panu też akurat wzrostu nie brakuje. Pan Rafał się trochę wyłamuje, no ale już wybaczymy mu to. Proszę Państwa, więc tak, ja jestem lekarzem, zajmowałem się nauką. I tak zwany warsztat naukowy w związku z tym nie jest mi obcy i bez względu na to, czy zostanie on użyty w historii, czy w naukach biologicznych, zasady są takie same. I moja przygoda z marszałkiem i z historią zaczęła się w 74, ale może 5 roku. Byłem wtedy asystentem w Zakładzie Patofizjologii w Białymstoku na Akademii Medycznej, gdzie szefem był profesor Buluk i on któregoś dnia opowiedział taką historię, że do umierającego marszałka wezwali Weckenbacha z Wiednia. Pamiętam ten Wiedeń bardzo dokładnie i Weckenbach zbadał marszałka, wychodzi i mówi: panowie, o co tu chodzi? Przecież to jest ewidentna późna kiła, to jest kiła trzeciorzędowa. A już w międzyczasie zorientował się, że ci polscy lekarze się znają na swoim zawodzie. I jeden z tych lekarzy mówi: ależ panie profesorze, my to wiemy, tylko w odróżnieniu od pana my tego nie możemy głośno powiedzieć. I to jest właśnie ten profesor Weckenbach, którego nazwisko jest związane z marszałkiem, że tak powiem nieodłącznie, ponieważ jest to ten, któremu przypisano
diagnozę, rozpoznanie raka wątroby jako choroby, która uśmierciła marszałka. Jeśli chodzi o samego Weckenbacha, jego nazwisko jest niezwykle łatwe do zapamiętania, ponieważ ze względu na tak zwaną periodykę Weckenbacha, to jest takie zaburzenie rytmu serca, które zna każdy student medycyny, każda pielęgniarka, nie mówiąc o lekarzach. Więc nazwisko nie stanowiło problemu z zapamiętaniem. To były lata 70. Ja w 80. latach wyjechałem do Stanów i o tej historii zapomniałem. Zasadniczo. I przypomniałem sobie to przypadkowo zresztą w Polsce i pomyślałem sobie, no, czy można teraz, mamy taki dostęp do informacji i już wiedziałem o tym raku i postanowiłem to zweryfikować, to po prostu zagooglowałem. Weckenbach Piłsudski. I tu raptem wyskakuje mi opis wizyty Weckenbacha u Piłsudskiego opisany przez Lepeckiego. I sobie, o, to ciekawe. W związku z tym, skoro już mamy, ten fakt się sprawdził, a więc ta następna teza o tej kidze trzeciorzędowej ma duże szanse prawdopodobieństwa. I postanowiłem w tym, że tak powiem, odrobinę poszperać. I proszę Państwa, i tutaj wskazówki co do tego, takie, jak to Anglicy mówią, hints, przepraszam za wstawienie tego słowa, były już od samiutkiego początku. Oto jest, proszę Państwa, oficjalny komunikat rządowy. Zresztą chyba napisany przez Rydza, bo tu widać są pomyłki, oni musieli to od razu napisać. Oficjalny komunikat rządowy o śmierci marszałka. Zwykle taki komunikat jest to po prostu czysta informacja do obywateli i do rządów, i do wszystkich rządów. A co ci panowie tu wypisują, proszę Państwa? Najpierw proszę zwrócić uwagę na święte oleje. A czym mieli go, prawda, ten Korniłowicz miał go namaścić? Smarem do karabinów, przecież to jest absurd, co oni tu piszą. Święte oleje. Ale to nawet nie jest takie istotne. Proszę zwrócić uwagę na następny fakt, mianowicie, że piszą, że cierpienie marszałka rozwijało się od kilku miesięcy, natomiast diagnozę dokonał profesor Weckenbach, który przybył dnia 25 kwietnia. Czyli 17 dni przed śmiercią. Natomiast stałą opiekę sprawowali następujący lekarze. Więc nasuwa się naturalne pytanie, co przez te miesiące, na co oni go leczyli? Na zapalenie jajników, których nie miał. No przecież jest to zupełnie nie ma zupełnie sensu, jest to nielogiczne. Oni byli bardzo nieporadni w tym kłamaniu na temat choroby marszałka. Oczywiście następnym z kolei takim świadectwem jest to świadectwo, które tutaj jest, prawda, wymienione, to jest podpisane, albo nawet podpisane przez doktora Mozołowskiego, który był świetnym lekarzem i bardzo uczciwym facetem, bardzo uczciwym fachowcem, oficjalnie opublikowane bodajże w Lekarzu Wojskowym, artykuł o chorobie poprzedzającej śmierć marszałka. I to jest właśnie ten artykuł. On jest dosyć długi, to są 4 strony. Jako chciałbym Państwu zwrócić uwagę na ten taki fragmencik, który tutaj, że tak powiem, wyszczególniłem. Weckenbach przyjechał 25, 24 do Warszawy. 24 wieczorem spotkał się z lekarzami zajmującymi się marszałkiem. I wtedy Mozołowski, który był takim merytorycznym i zawodowym szefem tego zespołu, przedstawił tak zwany stan obecny. I on ten stan obecny tutaj referuje. Jest to bardzo fachowe. Punkt po punkcie, po pierwsze jest to pisane w osobie trzeciej, w trzeciej osobie. Ogólna zdolność do pracy fizycznej, zastój duży, obejmuje kończyny dolne. Aha, i proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na pierwszy plan wybijają się objawy ze strony układu naczyniowego. Bo tutaj nam mój kolega po fachu, dr Mozołowski, którego absolutnie podziwiam, przemyca prawdę. On się brzydzi tym kłamstwem i to widać cały czas. On się autentycznie brzydzi tym kłamstwem. Nie chce mieć z tym nic wspólnego. I to przebędę naprawdę ze strony układu naczyniowego. Ogólna zdolność, prawda, tu brzuch, wątroba do pępka, ale to jest opisany ten zastój, że on obejmuje
dolne kończyny i brzuch. Bo to jest typowa w przypadku niewydolności krążenia, tak to wygląda. Po prostu wszystko puchnie od klatki piersiowej w dół. No i tak dalej. Teraz, co jest bardzo ciekawe, mówi zastawki prawidłowe, to mi się trochę nie podoba. Wydaje mi się, że zrobił cenzor, a potem pisze tak, w pierwszej osobie, zakażenia żadnego nie stwierdza. Ja bardzo pana doktora przepraszam. Gdzie pan tego zakażenia nie stwierdza? Dzisiaj przy naszym przyjęciu technologii zakażenie się albo stwierdza, albo nie stwierdza się go w konkretnym organie. Na przykład mogę powiedzieć, że kolega tutaj nie ma zakażenia opon mózgowych. I to wyraźnie widać. Dziękuję bardzo. Nie, to wyraźnie widać ze sposobu zachowania, prawda? To już to można powiedzieć całkowicie, że to, można, że to jest wykluczone. To jest absolutnie niemożliwe. Natomiast czy ma gdzieś jakieś inne zakażenie, przepraszam, że tak używam za inne, tego ja po 35 latach praktyki medycznej nie jestem w stanie stwierdzić. A może on tam gdzieś jakieś zakażenie ma, ale to jest jego sprawa. Prawda? No więc i tu zakażenie, ale to dopiero początek tego, tej całej historii, bo mianowicie potem pisze o miażdżycy naczyń, bardzo fachowo, i tu jest perełka. Proszę państwa, punkt 8, etiologia nieustalona. Przepraszam, czego? I to jest oficjalny, rządowa, to jest w żołnierzu wojskowym, opublikowana we wrześniu 1939 roku, oficjalny dokument. Zakażenia żadnego nie stwierdza. Gdzie? No, nie, więc ten, znaczy etiologia nie ustala. To musiało, tutaj po prostu coś było, bo to musiało być robione ze szczotki. Tu musiało być coś wycięte. Najprawdopodobniej Składkowski wykreślił to politycznie niepoprawne stwierdzenie, niewygodne, ale nie przeciągnął kreski na etiologię nieustaloną. No i ten zecer to wyjął, prawda? I tak jak mu kazano, a etiologię nieustaloną zostawił. Potem w płucach rozedmo, znaczny mierzy to skrzeli. Mierzy to skrzeli już jest procesem zakaźnym, bo tam są zwykle jakieś bakterie. I tu jest cała esencja sanacyjnej finezji naukowo-informatycznej. Tu jest cała finezja, proszę państwa. Stwierdzono oficjalnie diagnozę raka wątroby. Każdy z państwa, kto kiedykolwiek był lekarza, to badanie lekarskie wygląda w ten sposób. Tam ten biały fartuch, prawda, to nazwisko i zawsze ten, takie te rekwizyty, słuchawki, tam jeszcze czasami są inne. Ten doktor przychodzi, robi taką mądrą minę, prawda, tutaj zajrzy do gardła, potem te słuchaweczki tak słucha, tutaj o serce, tak, potem proszę poddychać i dobrze. Co jest następne? Następne jest badanie brzucha. Zawsze po prostu, zawsze chociażby pro forma, mimo że wie, ale tak, żeby pacjenta, że tak powiem, zapewnić, że wszystko jest w porządku, żeby wiadomo było, za co wystawia rachunek, prawda, on tam ten brzuch zawsze pomaca. I tutaj mamy sytuację, gdy rozpoznaniem jest rak wątroby, a nie ma badania wątroby. No nie ma badania, w ogóle nie ma badania brzucha. Proszę zwrócić uwagę. Teraz powinien być brzuch, prawda? I to powinno być zgodnie z tym, co my wiemy, prawda, że ten brzuch jest uwypuklony, są wyraźnie wątroba powiększona, są wyraźnie ślady. Nie, przyrzutów, nie. Płynu w jamie brzusznym. Nie, przepraszam, ale angielskie terminy mi wpadają do głowy, a tego za wszelką cenę chcę uniknąć. I w związku, co oni robią? Tą dziurę, która to jest 23% tego całego stwierdzenia, wypełniają moczem. Dosłownie, chociaż powinni wypełnić czymś innym. To lepiej inną, prawda, pokrewną produktem fizjologicznym, to wtedy miało przynajmniej lepszy sens. Co się stało? Musiało być w ten sposób. Składkowski otrzymał tą szczotkę i tutaj Mozłowski musiał napisać jakąś prawdę. Więc co on zrobił? Wyciął to i wstawił z dzienników Ruperta badanie moczu, które tutaj zupełnie nie ma sensu, kompletnie. To jest wręcz kpina z punktu widzenia profesjonalnego. No i potem jeszcze, i oto właśnie ten Mozołowski, który jest szefem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, jest ordynatorem oddziału neurologicznego w Szpitalu Jazdowskim, nie przeprowadza badania neurologicznego. No bo z tego by jasno wynikało, bo nas najbardziej interesuje fakt, czy co się działo z układem nerwowym
naszego wspaniałego marszałka, prawda? A tu nie ma po prostu. Czy owy neurolog polski zapomniał o swojej specjalizacji? Tak, tak. Proszę Państwa, i teraz tak, to nie może tutaj, nie chcę Pani tutaj urazić, ale to jest właśnie tak, jak to z tą kiłą jest. Jak wiadomo, kiła to jest przerażona chorobą płciową, ale tylko 1/3 zarażonych, u 1/3 zarażonych to się rozwija w dalsze formy. W tamtym czasie była to epidemia, to było pokolenie I wojny światowej, oni tam w tych okopach siedzieli, mieli żołdy, byli względnie dobrze odżywieni, reszty nie muszę mówić. Pojawiła się jedna pani w ciągu, prawda, 2-3 tygodni, cała, a może 3 panie, więc i cała kompania mogła być zarażona. Bo to są te. Poza tym wojna jako taka obniża standardy moralne, więc w tym czasie to była naprawdę epidemia. W czasie, gdy Piłsudski umierał, to była już epidemia kiły trzeciorzędowej, czyli ta niefortunna 1/3, do której się to rozwinęło. Już oni wtedy na tą, że kiłę chorowali. I teraz trzeciorzędowe, to znaczy, to chodzi o tą niebieską właśnie, to jest zaznaczone tu na niebiesko. I proszę teraz zwrócić uwagę, że są te trzy formy. Pierwsza to jest tak zwana kiła sercowo-naczyniowa. Ona dotyczy aorty, tam się tworzą tętniaki. I to, gdyby tylko o to chodziło, żeby jedynym objawem tej kiły trzeciorzędowej była, prawda, ta kiła naczyniowa, nie byłoby o czym mówić. Bo my tu nie jesteśmy od tego, żeby wystawiać świadectwo moralne. Każdy z nas, może nie wszyscy, ale miał jakieś tam swoje niedyskrecje w wieku, powiedzmy sobie, młodzieńczym, ale oczywiście nie wszystkie mają konsekwencje historyczne. No, z wyjątkiem Napoleona i tego, jak to dostał, dostał pod Borodin, dostał gorączki z powodu rzeżączki, prawda? I dlatego przegrał. Ale gdyby chodziło tylko o tą kiłę naczyniową, no i co z tego? Miał i wszystko. Jego sprawa. Natomiast interesuje nas coś, czy ta kiła zaatakowała jego mózg. To się po angielsku nazywa paralytic dementia, czyli demencja paralityczna. I to znacznie bardziej oddaje naturę tej choroby, niż polska nazwa porażenie postępujące, bo z niego zanim tak nic nie wynika. A to jest rzeczywiście paraliżująca demencja. I tu jest jeszcze, proszę zwrócić uwagę, bardzo ciekawy moment. Są tak zwane kilaki. I te kielaki właściwie też są historycznie, nie ma żadnych historycznych konsekwencji, chyba że komuś tam wyskoczą na głowie. Ale ogólnie ich się nie zauważa. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, dlatego o nich mówię, że te kielaki głównie atakują co? Wątrobę. I to są takie guzy. I te guzy, na przykład jak ktoś by badał te guzy, to jest to nie od odróżnienia od raka wątroby. Ale nawet nie sądzę, że on nie miał. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że raka wątroby klinicznie nie można rozpoznać. Dzisiaj z tymi wszystkimi bajerami, które mamy, możemy zajrzeć człowiekowi do środka i tam oglądać to ze szczegółami, ale przedtem oni mieli tylko ręce i może mieli jeszcze maszynę tą rentgenowską. Można było wtedy go rozpoznać tylko i wyłącznie na sekcji. A więc Weckenbach nie mógł tej diagnozy dokonać klinicznie, bo wiadomo było, że to nie było operacyjne, tylko kliniczne. No i wtedy zacząłem studiować tego właśnie, dotarłem do Lepeckiego bardzo, bardzo szybko i wtedy już we wstępie uderzyło mnie to niezwykle istotne zdanie. Przerażający obraz powolnego rozpadu osobowości. Powolny, to znaczy przewlekły, to się musiało ciągnąć przez co najmniej przez lata, nie miesiące. A ja w swoim życiu miałem do czynienia z kilkoma przypadkami raka wątroby. Są to bardzo trudne sytuacje, bo jest to rak niezwykle agresywny, proszę Państwa, przy dzisiejszych możliwościach diagnostycznych. Od czasu diagnozy do rozpoznania średni czas przeżycia jest 6 miesięcy. To się toczy błyskawicznie. Mało tego, przy tym raku rozpada się wiele rzeczy, wiele narządów, za jednym wyjątkiem, osobowości. Ja widziałem ludzi umierających na raka wątroby. Im się osobowość w żaden sposób nie rozpada.
Ale to się na tym, nie tylko na przemowie, prawda, Gerlickiego, tu się sprawa oczywiście nie kończy. Bo w zamierzeniu autora, on, tenże autor, tenże Lepecki, wierny adiutant, rysuje rzeczywiście przerażający, i to, albo nawet porażający, jak to się dzisiaj mówi, rozpad osobowości. On opisuje te sytuacje, kiedy marszałek dostaje szału, kiedy traci poczucie świadomości, krzyczy, bije w stół i to się powtarza tak, ja to w książce cytuję dokładnie te opisy chronologiczne. To są wręcz podręcznikowe i można by do podręczników medycyny dać jako przykład kiły trzeciorzędowej. Kpiły jako sytuacje, w których zaangażowana jest kiła układu nerwowego. Ale ktoś może powiedzieć, to będzie argument zupełnie uzasadniony. Panie doktorze, co pan tu opowiada? Nie widział pan pacjenta, prawda? A na podstawie opisów to tam każdy może sobie fantazjować. Rzeczywiście te same opisy to można by zapisać na temat felieton, ale nie można byłoby napisać sprawy, że tak powiem, naukowej. Ale i w tym momencie bardzo nam się przysłużył rotmistrz Hrynkiewicz. Drugi obok Lepeckiego adiutant marszałka. I co ciekawsze, to jest trochę nawiązanie do tej dyskusji, która się toczyła między na temat dzienników, dzienniki versus, prawda, wspomnienia. Tak jak pamiętnik Hrynkiewicza był zasadniczo już pisany do publikacji, dzienniki Hrynkiewicza wyraźnie były pisane na użytek prywatny, bo dopiero chyba w 1988 roku one zostały dopiero potem opublikowane. Nie dość tego, że Hrynkiewicz opisuje zachowania marszałka, które wzmacniają wyłącznie, nie negują, ale jeszcze wspierają i wzbogacają materiał kliniczny do stwierdzenia tejże kiły trzeciorzędowej, to tam znajduje się coś absolutnie unikalnego. Jak ja to zobaczyłem, to dosłownie zatkało mnie. To jest nieoficjalny opis sekcji zwłok marszałka. I to wielu, i on był wielokrotnie, historycy go czytali, bo on jest często przytaczany, ale historykom nic to nie mówi. Proszę Państwa, i w tym opisie są ważne dwa zdania. Ale zanim przejdę do tych zdań, chciałbym Państwu opisać, w jaki sposób ta sekcja wyglądała. Bo sekcja jest pewnym skrótem myślowym. Tu nie chodziło o sekcję, chodziło o zabalsamowanie zwłok. Prawdopodobnie, gdyby nie było balsamowania, gdyby nas mieli go skremować, by żadnej sekcji by nie robił. W tamtym czasie sekcje były podstawowym źródłem wiedzy medycznej. Nie było nic innego. Było porównanie obrazu klinicznego i sekcja. Nic więcej nie było. Nie było nic w międzyczasie, nie było żadnych CAT-scanów, ultrasonów, tych różnych, przepraszam za użycie angielskich słów. I to było zwyczajem. Jeszcze pamiętam, jak byłem studentem medycyny, myśmy chodzili do prosektorium i byliśmy zmuszani, potem jeśli zajmowaliśmy się pacjentem, nastąpiła śmierć, myśmy musieli być przy tej sekcji, żeby porównać to, co żeśmy myśleli, że wiemy, a co było rzeczywiście. No i jest normalnie, że w takiej sekcji uczestniczą wszyscy lekarze, a więc uczestniczyła cała grupa plus jeszcze Wieniawa i kilku innych. I taka sekcja wygląda w ten sposób, że jest ten lekarz, jest patolog, który tej sekcji dokonuje. W tym przypadku było to ich dwóch, Kaliciński i Laskowski. Prawda? Wszyscy lekarze stoją obok i no, w tym przypadku najprawdopodobniej był to Kaliciński. On głośno dyktuje to, co widzi. Bardzo fachowo, bez żadnych przymiotników, bez żadnych zachwytów. On po prostu mówi to, co widzi. A w tym przypadku był to Czyż, który doktor Czyż był pułkownikiem. On to wszystko, bo to musi być fachowiec, żeby to odnotować. Nie może to odnotować ktokolwiek, więc i on to widzi. I on to odnotowuje. I teraz ci lekarze, teraz tak. Marszałek umarł. No właśnie. 83 lata temu, 4 godziny i 15 minut. Jest to temu, prawda?
Taka jest oficjalna data śmierci. Tak, oficjalna godzina, tak to musiało się tak stać. Bo akurat w tym momencie po co kłamać. Nie ma sensu, nie ma znaczenia. Więc co oni... Pewnie wyobraźcie sobie Państwo, że jest dzień taki jak dzisiaj. To się dzieje w Belwederze. Naturalnie co należałoby zrobić? W karetkę i do szpitala Łezowskiego, gdzie są piękne sale prosektoryjne i tak dla zachowania jakiejś nie tylko estetyki, ale godności zwłok. Zachowanie godności tych doczesnych szczątków. Należałoby to zrobić właśnie w tym, i nawet ze względów technicznych, bo te balsamowanie to jest strasznie skomplikowany zabieg. Trzeba tam wymieniać krew, kąpać w jakichś tam octach, jakichś tam olejkach. To jest... I co oni decydują? Robią to, proszę Państwa, na stole konferencyjnym w Belwederze. No dlaczego? No bo można do szpitala sobie przewieźć, ale tam się zaraz może jakiś ciekawski znaleźć, prawda? Robią to, co jest coś, to jest, że ten marszałek jeszcze jest ciepły. On dopiero umarł. Zwykle sekcje robi się tam do chłodni, się wkłada, bo nawet dotykanie ciepłych zwłok jest czymś... Obrzydliwy. Dziękuję. Może nie obrzydliwy, bo to nie jest to, ale to jest to, rozprasza. Jest to, po prostu rozprasza, nie można się skupić. To jest tak nieoczekiwane uczucie, że nawet patolog, byłoby mu to trudno tego nie zauważyć. I oni zaczynają tutaj, biorą się do poproszenia tego jeszcze ciepłego marszałka, a tutaj się, prawda, wchodzi rotmistrz Hrynkiewicz, tam zaczyna zaglądać. Wtedy Rupert się oburza i mówi mu, żeby po prostu wyszedł. A ten mówi, że a nie, ja nie mogę, muszę z marszałkiem być do końca. Zapomniał, że już marszałka nie ma, ale on jest jego adiutantem. Wtedy się Wieniawa, który był jego podwładnym, tam się za niego wstawił. No i Rupert już chyba nie chciał robić większej afery wokół tego, więc pozwolił temu Hrynkiewiczowi usiąść. I ten Hrynkiewicz sobie siedzi i notuje. I z tych notatek on wyraźnie notuje chyba z terminologii, wygląda, że notował bardzo rzetelnie, a pewnych rzeczy na pewno by nie wymyślił. I tam jest to coś długie, tak to widzę na stronę maszynopisu, natomiast ważne są w tym dwa zdania. Oto zdanie pierwsze. Aorta, serce normalne, tylko, nie wiem skąd się to tylko wzięło, aorta niegdyś owrzodzona. Jak ja to zdanie przeczytałem, mówię, piszę książkę. W tym momencie, jeszcze może nie do końca, wtedy wiedziałem, że będę pisał książkę. W tym momencie już jest wszystko wiadomo. Proszę Państwa, co to znaczy aorta niegdyś owrzodzona? To znaczy, że jest to aorta po przebytym stanie zapalnym. A proszę Państwa, jeden narząd w całym ludzkim ustroju, który się nie zapala dzisiaj, to jest ta aorta. Ja w ciągu 30 lat praktyki nie dość, że nie widziałem zapalenia aorty, nie dość, że nie słyszałem o zapaleniu aorty. Ja nawet nie czytałem żadnego artykułu na temat zapalenia aorty. Zapalenie aorty może nastąpić tylko i wyłącznie w kile. Są jakieś takie zupełnie egzotyczne, prawda, przyczyny. Dzisiaj się ocenia, że jest 1 do 2 przypadków w Europie na milion na rok. Dzisiaj. W to włączając niedoleczonych syfilityków. Ale nawet to nie o to chodzi. Najważniejsze jest to, że oni mogli po prostu odcięli tą aortę, otworzyli, popatrzyli i mówią, aorta niegdyś owrzodzona. Oni już wiedzieli, że to nie jest żadna choroba kolagenowa, że to nie jest żaden defekt genetyczny, oni po prostu wiedzieli, że to jest powrzedzeniowe zmiany, bo oni je widzieli na co dzień. Oni nie musieli to rozkrawać, patrzeć pod mikrofon, oni powiedzieli, że ta aorta owrzodzona i wtedy wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Prawda? I mało tego, oni zrobili coś takiego, że jeszcze tak się w patologii, w medycynie często porównuje, że tam wyglądają podobne zwapnienia do oznak spotykanych u drzew. Ale nie, i co ciekawsze, Amerykanie robią dokładnie to samo, mają dokładnie to samo porównanie. Proszę zwrócić uwagę, syphilitic aortitis, tree bark appearance. Wygląda jak kora drzewa. Tu nie ma najmniejszej wątpliwości.
tak specyficznego objawu jak to, bo to jest stwierdzone w końcu na sekcji, po prostu w medycynie rzadko takie coś spotykamy. Więc możemy już w tej chwili z całkowitą pewnością ustalić, że on miał kiłę sercowo-naczyniową. To nie polega żadnej wątpliwości, czyli miał kiłę. Tak? To w połączeniu z objawami, które opisał Lepecki, które opisał Chrymkiewicz, daje całkowity kliniczny obraz kiły układu nerwowego, tak zwanej, powtarzam jeszcze, tłumaczę z angielskiego, demencji paralitycznej. Więc to był człowiek, który miał autentyczną demencję paralityczną. Ale to też byłoby wciąż jeszcze przypuszczenie, więc zobaczmy, co w tej sytuacji, co mówi Lepecki na ten temat, prawda? I tu mamy takie ciekawe zdanie. Mózg, waga tam, prawda? Normalny o pięknych zwojach. Tego żaden patolog nie powie. Patolodzy nie są od tego, żeby się zachwycać. Pięknym. Zajmują się pięknym. To jest w ogóle, w gruncie, proszę Państwa, to jest naprawdę bardzo brzydka sekcja, to jest naprawdę bardzo brzydkie estetycznie doświadczenie. To trzeba być, nawet jest takie powiedzenie, przepraszam, kto to jest adwokat? To jest żydowski chłopiec, który nie mógł znieść widoku sekcji zwłok. Ale to nie, to akurat nie, bo to wszyscy chcą myśleć tak, to jest amerykańskie, to jest amerykańskie takie powiedzenie, amerykańskie, prawda? Więc to zostało powiedziane, albo to Lepecki sam to dopisał później w ramach tej korekty. Bo akurat, waga to nie jest jakaś trochę przymała? Nie, on tak, on tam chyba trochę, ale to już jest, nie chcę się, nie, to jest, no, waga jest normalna. Jeszcze trochę, no tak, chwileczkę jeszcze. Innych nie poganiałeś. Spokojnie, Rafał, to już tam ci mówił. Więc proszę Państwa, i tutaj jest, ale to na tym się nie kończy. Jak się tą czaszkę wyjmuje, to jest straszne, takim piłują, to jest dźwięk taki okropny. I jak oni to skończyli robić, to wtedy wiceminister Piestrzyński, lekarz przyboczny komendanta z pierwszych lat powojennych, czyli w tym czasie, kiedy wiemy, że on miał objawy tych pierwszych stadiów kiły, zadaje pytanie, zadaje głupie pytanie. Czy komendant nie miał zapalenia mózgu? Oczywiście Wieniawa się zdenerwował, ale nikt więcej, bo tak to by on o tym napisał. A dlaczego jest takie istotne? Bo to właśnie porażenie postępujące, albo należy to do przewlekłych zapaleń mózgu. Już samo pytanie, on wiedział, o co pyta. I są na to jeszcze dowody pośrednie. Ta historia z tym jego mózgiem w Wilnie, ja to opisuję, ale do tego już nie będę wracał. Więc on teraz, kombinacja, połączenie tego, że miał kiłę naczyniową z objawami opisywanymi, eliminuje z całkowitą odpowiedzialnością, mogę stwierdzić, że marszałek miał to porażenie postępujące. I to z wyraźnymi objawami psychicznymi. A to już w odróżnieniu od kiły naczyniowej ma bardzo poważne konsekwencje historyczne, dlatego że porażenie postępujące może stanowić podstawę uznania niepoczytalności. Proszę Państwa, gdyby ktoś, kto można by uznać, że oni działają, ci ludzie w ogóle nie wiedzą, jak wpadają w ten szał, nie wiedzą, co się z nimi dzieje. No i teraz dochodzimy do takiej smutnej rzeczywistości, że oto człowiek, nawet sądownie nieodpowiedzialny za swoje własne czyny, prawda, do ostatniej chwili kierował państwem. A w międzyczasie, jak Lepecki to opisuje, on czytał ilustrowane tygodniki i, prawda, układał pasjanse, od czasu do czasu spotykał się ze swoimi podwładnymi. I ten człowiek właśnie sformułował tą doktrynę. Ja teraz tu wychodzę trochę poza moje pole, ale chciałem to podsumować. Już podsumowuję. Proszę Państwa,
Doktryna, która tu już, która już tutaj, na którą tutaj panowie moi poprzednicy wskazali, że była to doktryna wojny po pierwsze na wschodzie, tam to jest, ja go cytuję, to się nie wygłaszam żadnych opinii, no i że on uważał, że, ta, że Związek Sowiecki się sam zapadnie, no i w związku z tym w ramach tejże włożono olbrzymie środki, żeby wyprodukować i zaprojektować tą szablę, tak zwaną Ludwikówkę, która miała zupełnie wyśrubowane te wymogi techniczne. Ja ją nazwałem tak, ponieważ akurat na białej broni się trochę znam, nazwałem to szablą pancerną. Rzecz w tym, że nasi potencjalni przeciwnicy też myśleli w kategoriach pancernych, tylko że troszeczkę inaczej. I wymyślili coś takiego. A ironią tego jest największą, że oba te oręża mają ten sam wzór. Wzór 34. A jeszcze dodatkowej ironii dodaje fakt, że najlepsza rusznica przeciwpancerna, jaka wtedy była na świecie, ma wzór 35. A żeby się chciało powiedzieć, karabin przeciwpancerny, wzór 35, nie, karabin przeciwpancerny, wzór po 12 maja 1935. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz polecam książkę Marka Kamińskiego, Ostatnia tajemnica marszałka Piłsudskiego.